Ale mi się porobiło. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie. Idziemy. Druga część. Będziemy kopać te papie, co tam są schowane w tym gruzie. Patrzcie, łopatę wziąłem. Woreczki mam. Oczywiście. No bo nie da się po prostu. Ludzie przechodzą obok tego. Nie zauważają tego wszystkiego. Witam Was serdecznie. Idziemy trochę pokopać, no. Zobaczymy, myślę, że dzisiaj dokończymy to, bo tam nie ma jakichś takich, wiecie, śmieciuchów. Nie wiem, czy tam ktoś wie, nie ma takich śmieciuchów. Wiecie, plastiki, folioki, jakieś takie, tylko sam gruz. Jakieś szkoła takie pojedyncze, jakieś butelki pojedyncze. Trochę złomiku, no i ta papa najgorsza. Chociaż zobaczymy, co tam dalej będzie. No, myślę, że jak tą papę tylko wyciągnę, to już będzie ok. Rozplantujemy to, tak jak mówiłem wczoraj, będzie ok. Dobra, lecimy, wiecie co? Mam tu już, widzicie, przełożone. Super, będę mógł założyć, to Wam pokażę, jak się kopie. Chociaż wiem, że Wy wiecie, jak się kopie na pewno, a ja wiecie. Będę kopał w tym gruzie, ale muszę mieć tą łopatę, bo widzicie tą kopaczkę, to ledwo przeżyła mi po prostu od tego kopania, wiecie, bo to jest twarda taka papa, mocno głęboko zakopana i no, trzeba mieć konkretny sprzęt. Dobra, to co, widzimy się już na miejscu, to już jest tam, już niedaleko mamy. Złomik leży, nikt nie wiął. Zobaczcie, a to będzie ze 2 kilo może. No i tak to wygląda. No i tam musimy po prostu zacząć to kopać. Tam jakaś blacha wychodzi też, chyba rynna jakaś stara. Nie mam pojęcia. A będzie ładniej na pewno, jak to przekopię, wyciągnę czyściej, ekologicznie. No i myślę, że jak to potem już zarośnie, jeszcze woda swoje zrobi, deszcz, to trochę siądzie, będzie ładnie, tak, tak powinno być. A tu naprawdę tyle ludzi przychodzi koło tego. Nikt tego nie zainteresował się, nikt tym, co to tu jest. A ja, wiecie, zawsze miałem inną robotę i zawsze mówię, a muszę coś trzeba wziąć po prostu też, no nie? I tak, no w końcu do tego doszłem. No to lecimy z kopankiem. Ares już czeka. Złomik, jakaś blacha. O Boże, co tam jest? To wszystko na bok. Ojej. Dobra, bo za bardzo będzie się trzęsło. Potem pokażę. On mi nie da pracować. Patrzcie, co on robi. No nie da mi pracować, no. Ale on chce też kopać. Ares, no nie, ale nie tu. Tu kop. Tu nie. O, wykopał coś tu. Proszę. Znowu klamka z okna wykopana. A tu jest jakaś blacha. Szkło. A tu jest jakaś blacha. I nie umie tu łopaty wbić. Widzicie? Tu. No dobra, już, ale starczy. Teraz ja będę kopał. Teraz ja będę kopał, Aresku. Dobra. Kurde, ale się ciężko kopie. Powiem Wam. Tu jest tak gdzieś sadzone, ale jeszcze tego nie umiem wyciągnąć. Widzicie, z tej strony obkopałem, z tej strony głębokie. Ale tą blachę też nie idzie wyciągnąć jeszcze. Muszę teraz to tu podkopać. I zobaczymy, żeby ten element tutaj cały tych pap jakoś to próbować wyciągnąć, ale one są głęboko zakopane. O! No jeszcze trochę,
Ale muszę dychnąć. Ciężko się kopie w takim gruzie. Tych cegłówek takich różnych jest masa tu. Dobra, lecimy dalej z tym koksem. Ja cię kręcę, to jest tak wkopane głęboko. Próbuję to łopatą podważyć. Jak mi się połamie łopata, to będzie masakra. Już mi się wszystko psuje. Jeszcze łopatę bym dowalił, to już całkiem. Auto się psuje, muszę do mechanika jechać. Wszystko się psuje. Boże. Dobra. Dobra, spróbuję to jakoś wyszarpać ręcznie może, albo coś. Tu jest blacha, tu to jest chyba pokrzywione, nie wiem. Te papy muszę się dostać, najważniejsze to. A potem sprawdzimy, co tu jest. Jeszcze troszkę. Blachę już wyciągłem. No i widzicie, wychodzą jeszcze takie jakieś rzeczy, szkła. O, tu coś jest. Torebka i szkła. Proszę, jaka to rybka. Muszę tu dać. Proszę. Tu miało zapięcie. Tu. O. Ojajaja. Kurde, myślałem, że to łatwiej pójdzie. A to niestety. Nie poddaje się tak łatwo. Dobra, kopiemy dalej. No i wek też wyszedł. Patrzcie. A w środku nic. Szkoda. Szkła są, muszę to pozbierać. Potem to pozbieram. Muszę to na jedno miejsce dać. Dobra. Robimy dalej. Bo próbowałem to. Patrzcie, już papy nie ma. Już jest wyciągnięta. Super. Czyli opanowane. O, muszę posylać jeszcze po te kawałki. Szkła takie, wiecie, pojedyncze. To próbuję to wytargać. Ale gdzieś tam jest skopane głęboko. Muszę od tej strony zacząć tutaj pokopać tu, może wtedy to wyjdzie, zobaczymy, ale 5 minut trzeba dychnąć. Ale już najważniejsze, że ta papa znikła. Dobrze, nareszcie, myślę, że tu dalej już papy nie będzie. No to co, przerwa, zobaczcie, już dałem radę z tym, zobaczcie, jakie blachy. Ogromiaste. I teraz to tutaj musimy rozplantować ładnie. Zobaczcie, ile tego ziemi tutaj. Jeszcze tam zobaczymy tylko. Ale myślę, że tam już jest ziemia i gruz, bo tam nie widzę nic, ale jeszcze pokopiemy, zobaczymy, to rozplantujemy. Będzie super. Tylko teraz muszę dychnąć i popakować to do worów. Oje. Człowiek się spocił trochę. O Boże, już mnie atakują te muszki. Aha, jeszcze taki, widzicie, filtr oleju. Zobaczcie, tak to wygląda. O, także mam dwa wory do wyniesienia. Do oczu wszędzie wchodzą. O, ten złom. Jak ja to mam zabrać? To ja nie wiem. Najchętniej bym go zostawił tu. Ale to też śmieci, nie mogę zostawić. No i zobaczcie, jak to wygląda teraz. Trochę liści tu przysypałem. No i co? Nie lepiej, nie ładniej, nie ekologiczniej, nie ma trucizny, czyli tej papy i tego oleju tam, filtra i szkła i w ogóle.
No to już przynajmniej już mnie to nie będzie martwić. Jeszcze sprawdzę, wbiję łopatę, czy tam nie ma czegoś w środku. I tyle, na razie to muszę dychnąć jeszcze. Bo ale leży, ja też bym się chciał położyć, ale tu nie ma gdzie. Ale z mnie wyręczył, bo widzi, że jestem zmęczony i sam kopię, żeby sprawdzić, co tam jest. No kop, nie, kop. Ale nie widzę nic, tu jest ziemia, widzę, że nie ma jakichś tam jakichś rzeczy, także zostawiam to już w spokoju. Dobra, najważniejsze jest już zrobione, a to, to resztę to już będzie fajnie. To się ubije, jeszcze uleży, będzie ok. To ja biorę wiory i uciekam. Do pojemnika oczywiście z tymi porami. Ale spokój. Łóżka mi wpadła do gardła. Sorry. Mówię, mam łopatę, to zobaczę, kopnę tutaj. Bo tu też jest taka górka. Zobaczcie, co zaczyna wychodzić. Jakieś śmieci. Widzicie, jak to wygląda? Folioki, śmieci. Szkła takie. Ogromniaste. Zobaczcie. To wezmę. Ale ja nie mam siły już dzisiaj, żeby to kopać. Bo zobaczcie, jak to wygląda. Także trudno. Zostawiamy to. Te śmieci wezmę, te szkła takie grube. To następnym razem po prostu. Tu też trzeba będzie przyjechać i znowu to pokopać. O, gdzie kopniesz łopatą tam? Tam jest po prostu śmieci, są wszędzie zakopane. To jest, kurde, masakra. Nic, to musimy, to chyba jakiegoś monitora, nie wiem, grube szkło, strasznie. To my weźmiemy i to po prostu damy tu. O. Dobra, to widzicie, to jest cały mój urobek. Muszę wbić łopatę, o, ciężko. 6 worów z papą, z takimi śmiećmi różnymi. W większości papa sama. Ach, także odkręcę i no. I ja się już będę z wami żegnał. Idę nad wodę dychnąć chwilę, tutaj na dół zejdę. Ale niech się napije wody. Ja już też na dzisiaj mi starczy. Co za dużo, to niezdrowo, idę tych muszek. Jak w tym w Australii, australijscy kiwacze złota tam w tym muszek tylko się odganiają. No dobra, no to jak się wam podobało, to co robię, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A ja no, widzicie, no to po te śmieci tam też będę musiał kiedyś zajrzeć i po prostu to wziąć, tak? Rozkopać to po prostu, bo tam widzę butelki plastikowe, jakieś szkła, słoiki, po prostu czyjeś śmieci. No. Zakopane i to też tam dosyć długo chyba już leży. Ach, masakra po prostu. Ale cieszę się, że tamto miejsce już przynajmniej wiem, co tam było, że jest posprzątane. Ej, niech sobie już reszta tam przyrodę da sobie radę z tym wszystkim. Ha. Dobra. No to trzymajcie się, do następnego.